Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, porozumienie paryskie wyznacza drogę do czystego środowiska. Potrzebujemy strategii opartych na niskoemisyjności. Jest to trudne, ale też stwarza nowe możliwości. Musimy stawiać na badania, innowacje postarać się o odpowiednie finansowanie dla regionów przechodzących transformację klimatyczną, szczególnie dla regionów węglowych, takich jak mój region, Śląsk. Dlatego mam nadzieję, że socjaliści i, i ALDE poprą moją rezolucję, w której mówię o sprawiedliwej transformacji. Transformacji, która nie wyklucza nikogo, nie wyklucza państw członkowskich, które mają miks energetyczny bardzo trudny. Zdominowany przez węgiel. Polski miks energetyczny w 80% opiera się na węglu. Francuski zawiera tylko 2% węgla. Więc chcemy, Czystego środowiska, dajmy szansę krajom, które mają właśnie miks energetyczny obciążony węglem. Poprzyjcie poprawkę mówiącą o sprawiedliwej transformacji, o wsparciu regionów górniczych. W przeciwnym razie te nasze dyskusje będą jałowe, będą umizgiwaniem się do młodzieży, podkręcaniem ich nastrojów. A ja wiem, że młodzież jest mądra. I jeśli powiemy, że z jednej strony mamy wykluczenie energetyczne, które znaczy bieda, bezrobocie. To dlatego Francuzi wychodzą dzisiaj na ulicę. Stawiajmy na sprawiedliwą transformację, bo tylko ona ma sens. Proszę o poparcie mojej rezolucji. Dziękuję bardzo. Thank you,